Warce 8 grudnia odbył się finał akcji Szlachetna Paczka. Wolontariusze od rana pakowali przyniesione przez darczyńców prezenty, by następnie zawieźć je potrzebującym. W tym roku na terenie gminy Warka udało się pomóc 27 rodzinom. Jesteśmy teraz podczas Weekendu Cudów. Trwa właśnie drugi dzień rozwożenia naszych paczek do darczyńców, które wcześniej darczyńcy pakowali. Dla rodzin, które odwiedzaliśmy jako wolontariuszki, jest nas 15 w rejonie Warka, kontaktowałyśmy się z rodzinami, sprawdzałyśmy, które rodziny zasługują na naszą pomoc, które mają postawę bohaterską i starają się wybrnąć z swojej trudnej sytuacji, ponieważ tylko takim rodzinom pomagamy. I teraz aktualnie jesteśmy podczas Weekendu Cudów, tak zwanego finału Szlachetnej Paczki, gdzie darczyńcy przywożą paczki, a my rozwozimy je do rodzin. Jesteśmy w magazynie, gdzie spotykamy się z darczyńcami, przyjmujemy ich, a następnie jedziemy do rodzin. Nasze wolontariuszki z bardzo ciężką pracę wkładają w to, aby wszystko udało się wspaniale i bardzo im za to dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich z Warki. Są to cudowne momenty, pełne emocji i wzruszeń. Jesteśmy dziś bardzo szczęśliwi i po prostu kochamy ludzi. Pragniemy podziękować liderce, ponieważ to dzięki niej to wszystko tak wygląda, jak wygląda i robi wspaniałą robotę. Tak. Dodam, że jest to w Warce 4. edycja, a ogólnopolsko 19. edycja Szlachetnej Paczki, gdzie już wiele rodzin zostało obdarowanych. W tym roku pomoc trafi do około 14 tysięcy rodzin. W naszym rejonie jest ich 27. Już 26 rodzin zostało obdarowanych. Za chwilkę właśnie jedziemy do kolejnej rodziny, naszej ostatniej w tym roku. I spotkamy się znów za rok. Pomagać kolejnym rodzinom. Tak, więc do zobaczenia za rok. Do zobaczenia za rok. Właśnie jedziemy z kolejnymi paczkami do rodziny, które przygotowała szkoła podstawowa nr 1 w Warce, gdzie zresztą jest w tym roku po raz czwarty nasz magazyn. Dzięki uprzejmości dyrekcji oraz nauczycieli udało nam się przygotować wszystkie dekoracje oraz całą salę w tak piękny sposób, w jaki ją widzieliśmy. I jest to właśnie już kolejna też edycja naszych darczyńców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz dzieci, które wspomagały przygotowanie paczki dla potrzebującej rodziny. Bardzo dziękujemy także naszym sponsorom, którzy nas wsparli we wszystkich naszych działaniach. Także jest to wielka dla nas pomoc i ogromne wsparcie i cieszymy się, że jesteście po raz kolejny z nami. Dzięki.
Moment, kiedy dotarliśmy do miejsca zamieszkania rodzinki, wręczyliśmy już pierwsze paczki, te wszystkie zostały spełnione. Jest to czas wielkich wzruszeń, pojawił się płacz, pojawiło się szczęście, pojawiło się niedowierzanie. Jesteśmy przeszczęśliwi, że mogliśmy pomóc i każdego dnia wnosi to do naszego życia bardzo dużo pozytywnych emocji. Co więcej, cieszymy się, że rodzina się tak cieszy i na pewno jest to bardzo dobry start i początek dla nich, szczególnie, że jest to okres świąteczny. Rodzina bardzo się wzruszyła i powróciła wiara w to, że istnieją dobrzy ludzie na tym świecie, którzy chcą pomagać słabszym, potrzebującym, którym w życiu mają mniej szczęścia od nich. To jest wspaniałe i to cieszymy się, że to, co robimy, przynosi tyle wzruszeń, tyle energii dla nas i my też czujemy się lepszymi osobami. I wydaje mi się, że takie małe kroki powodują to, że świat staje się lepszy.